Halo, halo, dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór, bo znowu 19.30, już chyba taka moja ulubiona godzina webinarowa i jesteśmy dzisiaj na takim webinarze dosyć prostych narzędziach, dosyć podstawowych narzędziach, ale wydaje mi się, że taka potrzeba zabrzmiała, bo, bo dostałem kilka wiadomości, a propos takich prostych narzędzi, na zasadzie o czym ja gadam, przecież tu wszystko teraz jest takie skomplikowane i chcemy coraz bardziej nowoczesnych narzędzi, a ja tu jakiś prostych gadam, co to za bzdury są. No to dzisiaj spróbuję udowodnić, że takie bzdury to nie są, i spróbuję udowodnić, że jest parę fajnych rzeczy, które warto jest po prostu mieć pod kontrolą. O, pierwsze osoby już się zalogowały, cześć, cześć, dzień dobry, cześć, super. O, i game letter poznaję bardzo dobrze. Fajnie, no to parę osób pewnie zaraz się nazbiera, bo zawsze takie, jest, że 19.30 to jest taka godzina, że jedni już są gotowi, jedni jeszcze w parę minut potrzebują, inni tak dopiero będą po 20 i pewnie sobie obejrzą retransmisję jutro czy pojutrze, więc różnie z, to, z tym bywa ale w każdym razie z mojego punktu widzenia najważniejsze, że to wideo będzie dostępne w sieci, będę mógł każdemu odesłać też tych kilka prostych narzędzi, które dla większości ludzi wydają się jakoś czarną magią, a się okazuje, że one wystarczą do tego, żeby zrobić naprawdę, naprawdę dużo, bo taki jest dzisiaj cel naszego spotkania. Zaraz zresztą Wam pokażę o co chodzi. Jeszcze, jeszcze, jeszcze parę osób się nazbiera, więc no spokojnie sobie z tym Zaczniemy, ale obrazek już widzieliście. Safe jest testowy. Safe w ogóle w niektórych badaniach kojarzy się tak mocno z pieniędzmi, że są najbardziej klikalne. W ogóle zdjęcia, banery, cokolwiek, gdzie podmienia się właśnie grafikę z sejfem. Chciałem to sprawdzić, czy to w ogóle będzie miało znaczenie dla mojej publiczności, czyli dla Was, ludzi, którzy są dosyć mocno świadomi finansowo i doskonale wiedzą, o czym ja tutaj mówię, o czym ja tutaj opowiadam, ale śmiałem się, że nie miałem pomysłu, jakie te pięć narzędzi tutaj zawrzeć, i przypomniało mi się, jak czytałem takie badania, że safe zwiększa znacząco wskaźnik klikalności, bo my Polacy lubimy safe, skarbce, skrzynki z monetami czy coś takiego. Bardzo to jest ciekawe. Ja nie, nie odnotowałem w każdym razie, żeby tutaj była jakaś wielka różnica, ale dzisiaj będziemy mówić o pięciu narzędziach zupełnie niezwiązanych oczywiście z sejfem, niezwiązanych z tego typu przechowywaniem, ale jakby nie patrzeć o przechowywaniu gotówki, rozmawiać dzisiaj będziemy. I wydaje mi się, że takie podstawy zawsze jest dobra okazja, żeby o nich porozmawiać, szczególnie, że kiedy mówimy o takich zdrowych finansach, to coraz częściej szukamy jakichś wydumanych koncepcji i banki to uwielbiają, bo chętnie nam podeślą jakiś pakiet produktów albo jakiś relatywnie skomplikowany produkt. Natomiast jak się później okaże i czytamy przeróżne historie ludzi, którzy tam zbudowali jakieś większe majątki, chociaż był Morgana Housela w psychologii pieniędzy, jest bardzo fajnych kilka takich historii opisanych, to się okazuje, że tam były najprostsze możliwe instrumenty, jakie tylko się da, tyle tylko, że ludzka konsekwencja, cierpliwość i bardziej te psychologiczne cechy, ta zdolność do odroczenia tej gratyfikacji, czyli to, że serio ludzie ci oszczędzali, czy po prostu szukali takich prostych, sensownych rozwiązań, dawały jakoś tą przewagę. I y, też dla tych, którzy regularnie oglądają, czytają i sprawdzają, co tu się dzieje, wiecie, że y, ja teraz y, sprzedaję 30-dniowy kurs finansowy. To, to jest w zasadzie ten sam kurs, który miał miejsce w styczniu, y, w wersji beta, teraz już w takiej wersji pełnej. I w trakcie tego, jak mówię o tym kursie, to jak ludzie czytają ten spis treści, to ja dostaję czasami jakieś pytania właśnie o to, co tam jest w środku i, i na czym cała sztuka polega, że przez 30 dni to jest wszystko rozłożone i między. Innymi z tego powodu pomyślałem, że nagram takie proste narzędzia, które między innymi są takimi, może krokami milowymi, to jest mocno powiedziane, ale są takimi dużymi lekcjami. W tym 30-dniowym kursie, żebyście dobrze wszyscy wiedzieli, na czym cała sztuka polega, bo naprawdę tutaj chodzi o bardzo dobre opanowanie podstaw, które będziemy w stanie rozwijać dalszymi kompetencjami czy dalszymi dodatkami. No bo jak już mamy podstawę oszczędnościową, no to później możemy do tego dopakowywać różne produkty, ale najpierw musimy przeskoczyć przez tą podstawę oszczędnościową. Albo jeśli człowiek nie wie bardzo często, czy w ogóle może już inwestować no to inwestuje trochę na czuja na zasadzie wszyscy znajomi mówili co się o inwestycjach jest inflacja to ja też muszę zacząć inwestować a później jak przerabiamy jedno z tych narzędzi to się okazuje że inwestować jeszcze nie można bo tam są długi do spłacenia i inwestowanie po prostu jest bez sensu bo stopa procentowa dzisiejsza i to, to jak dużo kosztuje to zadłużenie Powoduje, że najpierw po prostu trzeba zająć się tymi długami, dopiero później w ogóle można zacząć myśleć o inwestowaniu. Więc takie narzędzia są bardzo, bardzo potrzebne, żeby do tego dojść, i takie narzędzia przerabiamy w tym kursie, który rusza 1 kwietnia, czyli dosłownie już za tydzień, bo rusza też w poniedziałek. Ale dzisiaj nie będę mówił o kursie, tylko o tych narzędziach. Jak będziecie mieć jeszcze jakiekolwiek pytania, też między innymi związane z tym, to oczywiście to powiem na końcu, żeby nie było. O, cześć, dzień dobry, widzę parę osób już się jeszcze zalogowało, mówiłem, że to 19.30 to jest taka, że 3-4 minutki trzeba dać na rozruch, ale już widzę, że jeszcze Andrzej mówi, cześć, dzień dobry, Malobros, siema, cześć. Bardzo mi miło, fajnie, że wpadliście, już troszeczkę osób się robi więcej. Jakby ktoś był już niecierpliwy i potrzebował wejść na tę stronę i zobaczyć, o czym ja mówię, bo pierwszy raz w ogóle widzi ten kurs, to to jest ta strona, 30-dniowy kurs po doradcy ukośnikiem, pisana, można sobie spokojnie tam przejrzeć, o co chodzi, jest też opinii dosyć sporo, ludzi, którzy już ten kurs przeszli, no ale to... Nie jest główny temat dzisiaj, bo ja chcę pokazać te narzędzia, które tutaj akurat są bardzo istotne. I jak ten uczestnik przechodzi przez te lekcje, to można powiedzieć, że te są te większe, które sprawiają, że można iść dalej. No ale nie ma co spoilować. Po prostu przejdźmy przez te pięć narzędzi, które w zasadzie w dużej mierze wystarczą, jeśli jesteśmy w stanie konsekwentnie opanowywać i pracować z nimi cały czas. I coś, czego wiele osób nie lubi, coś, czego wiele osób odrzuca od siebie tę wizje, że trzeba tu siedzieć z jakimś Excelem, bo to jest najtrudniejsze, co może być, to jest oczywiście budżet domowy, który i w kursie, i w wielu podręcznikach do finansów jest takim. Głównym narzędziem jest takim panelem sterowania do wszystkich innych narzędzi finansowych. I wiem, że jest ile sposobów na to, żeby to jakoś obchodzić, skracać itd. i tak dalej. Ja sam czasami w wywiadach mówię, że z budżetu domowego już za bardzo skomplikowanego nie korzystam z jakichś super uproszczonych form, czy na przykład przeglądam wydatki w aplikacji bankowej, znając te swoje główne ramy, no ale to jest na pewnym etapie, kiedy już mamy to wszystko opanowane. Dla wielu osób budżet domowy będzie niezbędnym narzędziem, żeby wyjść z długów, żeby wykaraskać się z jakichś problemów, żeby Przekierować trochę te pieniądze na odpowiedni tor, i to jest takie, ja to mówię, takie master narzędzie do kontrolowania i do przepinania innych narzędzi. To jest trochę jak płyta główna w komputerze. Macie ileś podzespołów, które musicie wpiąć, ale to płyta główna tak naprawdę jest tym kluczowym elementem, do którego podpina się te mniejsze. I ja w moim podejściu do finansów, i w tym, czego często uczę na tych finansowych tematach, właśnie w ten sposób do tego podchodzę. I na pewno Dave Ramzaja kojarzycie, jeśli amerykańską blogosferę chociaż trochę kojarzycie. To jest człowiek, który na żywo łączy się z osobami, które wychodziły z długów w ramach jego podcastów, programów i one tam po amerykańsku krzyczą, cieszą się, że już jesteśmy debt free, czyli pozbyliśmy się całego zadłużenia, jakie mieliśmy. On prowadzi takie show od wielu, wielu lat, zanim jeszcze Polacy w ogóle myśleli o tym, że będą jacyś blogerzy finansowi. Dave Ramzej zawsze powtarzał, że budżet to jest mówienie Twoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast Zastanawiania się, dokąd one same sobie poszły. Bo pierwszy etap, jaki się robi w budżecie domowym, w takim klasycznym budżecie, kiedy monitorujemy wydatki, to jest nic innego jak sprawdzenie, jak nam po prostu idzie, kiedy nic tutaj specjalnego nie robimy. I dlatego wiele osób po prostu polegnie na budżecie domowym, bo trzeba go przetestować, chociaż przez ten miesiąc. Tych kilka tygodni pozwala nam taką weryfikację, na co my wydajemy pieniądze. Natomiast dopiero ten drugi etap jest planowaniem, na co powinniśmy wydawać pieniądze. No bo w praktyce wiele osób oczywiście podchodzi do tego w ten w tym podejściem, że ja teraz sobie zapiszę jak od poniedziałku będę wydawać pieniądze. No ale to nie o to chodzi. Najpierw musimy zobaczyć jak my tak naprawdę wydajemy pieniądze, a dopiero później wyeliminować te wszystkie błędy, które odkryjemy na tym etapie. Więc najpierw patrzymy dokąd te pieniądze same sobie poszły, a później zaczynamy ustalać dokąd one mają iść. I kluczowe w budżecie domowym i to mogę powiedzieć śmiało po wielu latach Przeróżnych szkoleń i firmowych, i indywidualnych, i tego wszystkiego, co tutaj było na YouTubie, co się działo yy, i na przeróżnych salach, gdzie robiłem wykłady, kluczowe jest to, żeby dobrać odpowiednie narzędzie do tego, jacy jesteśmy i jak pracujemy. To tak jak wiele osób broni się panicznie przed sportem, bo nie znalazło na przykład takiego, który im się podoba. I jak ktoś nie lubi biegać, to nie da się go na siłę przekonać, że będzie biegać. Ale być może, jak będzie biegać za piłką, to się okaże, że lubi biegać. Tylko trochę sens tego biegania musi być zmieniony. I ze wszystkich moich obserwacji, jeśli chodzi o budżet domowy, kluczowa jest taka, że trzeba dobrać narzędzie do swoich preferencji, bo sama idea budżetu domowego jest zdecydowanie dużo ważniejsza niż to narzędzie, które wybieramy. I prosty przykład. Rozmawialiśmy kiedyś o tym z Grzegorzem Zalewskim z Banku Ochrony Środowiska, z Domu Maklerskiego. I jest takie duże zderzenie, kiedy nagle wszyscy wpisujemy sobie w Google, od będę oszczędzać, będę korzystać z budżetu domowego i odkrywamy te wielkie Excele. Takie Excele, że czasami komputer się zawiesza, które są w stanie co do grosza wszystko idealnie policzyć to, co my tam będziemy wpisywać, i jeszcze utworzą z tego kilkanaście wykresów. I są ludzie, którzy to po prostu lubią, i to ich motywuje do tego, żeby z tym pracować narzędziem. Natomiast jest część ludzi, Którzy albo się tego wręcz już na tym etapie boją, albo naczytają się, że to jest jedyna opcja, żeby poradzić sobie z finansami, i potem jest duży zgrzyt, bo to u nich kompletnie nie działa. Porzucają to w trakcie, to jest jakieś nietrudne, nieintuicyjne, no a jak brakuje konsekwencji, to żadne narzędzie nie będzie dobrze działać, jeśli porzucimy je, na przykład powiem, po 6-7 dniach wpisywania wydatków, więc później jest taka psychologiczny dysonans, że okej, okay, czyli wszyscy potrafią z tego korzystać, tylko ja nie mogę, to ze mną jest coś nie tak i ja staram się bardzo mocno odwracać tę sytuację, że to jest dokładnie tak, jak z tym bieganiem, po prostu nie jesteś osobą, która lubi biegać i Znajdź sobie inny sport, żeby dalej się ruszać, bo idea ruchu jest dobra, ale może niekoniecznie to będzie ten konkretny rodzaj ruchu. I dokładnie tak samo jest z budżetem domowym, czyli ta płyta główna naszych finansów może być różna. To nie musi być zawsze super zaawansowany Excel, chociaż może być. I mówię, Excel własny, ale tak naprawdę kilka fajnych przykładów możemy znaleźć w internecie. Świetne Excele miał Michał Szefrański, też kiedyś budżet domowy udostępniał. Marcin Iwudź, mój ulubiony budżet, chyba jaki był w internecie, to były metafinanse, ale niestety Krzysiek porzucił swoją blogową historię i wydaje mi się, że z nie do znalezienia już w ogóle ten Excel. On natomiast mieszka szczęśliwy w Azji i robi piękne zdjęcia, ale już Excela nie da się znaleźć. W każdym razie tego typu rozbudowane Excele są taką podstawą, na którą. Z reguły złapiemy się w internecie, no ale tak naprawdę, jeśli na kogoś działa zeszyt, czy notatnik, kalendarz, cokolwiek, to nadal będzie to odpowiednia formuła. Ja dzisiaj jestem trochę na etapie, że te aplikacje bankowe do samego sprawdzania, na co wydaliśmy. Lepiej, gorzej, ale w momencie, w którym wszystkie moje wydatki przechodzą przez jedno główne konto do wydatków, to jeśli aplikacja wewnętrzna banku pozwala mi kontrolować wydatki, to mogę to z jakimś bardzo prostym Excelem teoretycznie sensownie połączyć, jeśli nie mam żadnych problemów finansowych, że nie muszę już tego tak mocno kontrolować. To jest moje podejście, ale podejście już raczej dla tych, którzy mocno finanse swoje kontrolują. I jak przeglądałem rynek zewnętrznych aplikacji, to ja osobiście wybrałem trzy, które moim zdaniem wyglądają najsensowniej. Trochę z nimi popracowałem, trochę je potestowałem, i te trzy raczej rekomenduję na zasadzie: to jest fajne narzędzie, ono się może wielu osobom spodobać, i to jak. W zasadzie ten proces korzystania jest zbudowany, pozwoli na to, że ten proces się wydłuży, czyli, że nie zrezygnujemy sami po dniu, dwóch czy coś takiego, tylko po prostu aplikacje są tak stworzone i mają taką pomoc, ten support, że będziemy w stanie dłużej z nich korzystać. I to jest uni budget. Ten skrócik, to jest od Ty potrzebujesz budżetu, to jest taka, z, wydaje mi się amerykańska, oczywiście aplikacja, ale bardzo przyjemna, naprawdę świetnie zaprojektowana. Z innych rozwiązań bliżej nam to jest Easy Budget też całkiem dobrze skonstruowany, też taki motywujący nas do tego, żebyśmy zaczęli z finansami pracować. No i trochę bardziej, jak już sama nazwa wskazuje, to pro, trochę bardziej zaawansowana formuła, to jest Money Pro. I mówię o tym dlatego, że też wiele osób urodzonych już z telefonem komórkowym w dłoni prawie, tu szczególnie mówię o młodszej publiczności, nie będzie chciało przerzucać tego wszystkiego do komputera, do Excela, bo oni są naprawdę głównie mobilni. Jeśli coś nie ma aplikacji, no to po prostu porzucimy to. Jak muszę się logować do komputera, szukać mega Excela i tak dalej. No to po prostu nie przetrwa próby czasu. Więc jeśli zastanawiacie się nad tą opcją, że podchodziłem, podchodziłam do budżetu domowego, ale to kompletnie się nie udawało, to spróbujcie jedno z tych na przykład rozwiązań innych niż wcześniej to próbowane. No bo jeśli aplikacja bankowa nie, to zupełnie co innego. Natomiast jeśli, jeśli w ten sposób podchodzimy do, do finansów, że odpada nam jedno narzędzie, poddajemy się, żadnych tutaj narzędzi nie używamy, no to to, to nie jest dobra droga. Zdecydowanie warto jest skorzystać z tej drugiej, trzeciej, czwartej próby i dać sobie szansę. Z tych trzech aplikacji zdecydowanie bym szukał i, i myślę, że coś by fajnego mogło się znaleźć. O, od razu odpowiem na komentarz, bo, bo, bo wydaje mi się, że w takim razie nie doprecyzowałem, ale chyba doprecyzowałem. Nie, no, jak są proste narzędzia, nie, no nie będzie dzisiaj na skomplikowanych narzędzi inwestycyjnych, będą te proste narzędzia. Właśnie o to chodzi, że z mojego punktu widzenia. Te proste narzędzia, konsekwentnie wykorzystywane, są dużo ważniejsze niż te zaawansowane narzędzia inwestycyjne, których w zasadzie odpadamy. No, ja też nieraz próbowałem zaawansowanych platform analitycznych, na których spędza się strasznie dużo czasu, a w praktyce i tak jest bardzo ciężko pobić wynik klasycznego ETF-a, który akumuluje wszystko i przepięknie oddaje całościowy indeks. Więc pod wieloma względami. No nie wiem, wydaje mi się, że te zaawansowane narzędzia to też będzie sprawa na zupełnie inne webinary i inne sytuacje, ale przede wszystkim tutaj dzisiaj będę się skupiał na takich bardzo, bardzo prostych rzeczach, które pozwolą nam to wszystko spiąć ze sobą. I będę mógł ten webinar też podesłać w takim razie wszystkim tym, którzy pytają, co ja gadam, że jakieś proste narzędzia są tutaj kluczowe. No to będzie można sobie to fajnie w jednym wideo obejrzeć. Drugie narzędzie to jest wartość netto, w zasadzie kalkulator takiej wartości netto, czyli do tej naszej płyty głównej. Która jest budżetem domowym, dopinamy sobie taki mały kalkulatorek wartości netto, który wcale nie jest taki trudny, jak nam się wydaje, i na pewno jest bardziej potrzebny, niż nam się wydaje. Ja spotkałem się już kilka razy na wykładach, że po co to się w ogóle liczy, że to jest taka sztuka dla sztuki. No przecież mam mieszkanie, mam samochód, mam coś tam, po co mi siedzieć i to liczyć. I całe odkrycie w zasadzie tego polega na tym, że się okazuje że mamy dużo więcej niż mamy, albo dużo mniej niż mamy, więc to jest zderzenie z rzeczywistością tego, co jest na liczbach. W budżecie domowym też to następuje. Ja znam takie przypadki najczęstsze to są osoby, które albo myślą, że wydają zupełnie inne kwoty, bo im na przykład zostało w głowie coś z poprzednich lat i wydaje się, że wydajemy 100 zł na taksówkę, a tak naprawdę wydajemy 500. Natomiast druga sprawa to jest nieuwzględnienie inflacji ostatnich lat. Czyli bilet do kina za 15 zł w głowie mamy, ale tak naprawdę on kosztuje już 35. Także z mojego punktu widzenia, tak w budżecie zderzamy się z rzeczywistością i tutaj też się zderzymy z rzeczywistością, bo musimy zobaczyć, ile nasz majątek jest realnie wart i ile mamy rzeczy do spłacenia. Czyli nałożą się na nas te dwa majątki, ten właściwie brutto i netto wychodzi nam z tego, jak odejmiemy sobie tak naprawdę nasze zadłużenie, czyli to, ile warte jest nasze mieszkanie, to, ile jest do spłacenia, a to, jak zderzymy ze sobą te dwie liczby, spłacimy to zadłużenie i to, co nam zostanie, daje nam nasz majątek netto w dużym uproszczeniu. W dużym uproszczeniu, bo na mieszkaniu się to fajnie tłumaczy, ale tak naprawdę mamy masę innych rzeczy. Które czasami z naszego punktu widzenia nie są w ogóle jakimś majątkiem, ale z drugiej strony, gdybyśmy pilnie potrzebowali pieniędzy, to by się nagle okazało, że to jest bardzo fajne miejsce do poszukiwania majątku i warto jest to policzyć. Wiem, że na ostatniej edycji kursu trochę ludzi się męczyło z tym, no bo nagle trzeba było spiąć bardzo dużo rzeczy. Nagle trzeba było wyciągnąć z szafy jakieś dokumenty, sprawdzić, co ile kosztuje, bo coś kupiliśmy jakiś czas temu, ale czy to jest więcej warte, mniej warte. A tu wart, ważne jest to, żebyśmy nie oszukiwali samego siebie, czyli żebyśmy dokładnie sprawdzili, jaka jest wartość danego przedmiotu, taka sprzedawalna, czyli nie tam ceny ofertowe, że ja bym bardzo chciał. Na przykład za kamerkę, na której teraz nagrywam ten webinar, 1000 złotych, ale prawda jest taka, że na Allegro śmiga po 600. I koniec, za 600 więcej, więcej się nie da. I co jest bardzo ważną lekcją w wartości netto, i naprawdę trzymam kciuki, żeby każdy z was spróbował chociaż raz to sobie przeliczyć i zobaczyć, co się udało przez całe to życie uzbierać, bo to trochę może nam otworzyć oczy na potencjalne problemy, a trochę może nam otworzyć oczy na zasadzie: Ej. jest dużo lepiej, niż się wydaje jest dużo lepiej, niż myśleliśmy. Przede wszystkim duży majątek nie musi oznaczać wysokiej wartości netto. To już wam kiedyś opowiadałem, ale na pewno nie wszyscy słyszeli, że było takie, to już dawno temu, z dobrych paręnaście lat, było takie badanie Narodowego Banku Polskiego dla województwa mazowieckiego, kto ma jaki majątek i wyszło, że jak policzyliśmy miasto Warszawa, to było dużo ludzi z dużym majątkiem. Natomiast jak policzyliśmy wartość netto, to wieś dookoła Warszawy miała majątek netto dużo większy, bo jednak to miasto było cały czas zakredytowane. Czyli te piękne auta w leasingach, te piękne nieruchomości w kredytach, masa zadłużenia, jaka tam się pojawiała, powodowało to, że jak przyszło co do czego, do takiego liczenia, co by było, gdybyśmy teraz potrzebowali nagle wyjąć te wszystkie pieniądze, no to rolnicy z Mazowieckiego wtedy wygrywali. Ale nie będę męczył rolnikami, bo już tematy zaraz na politykę zejdziemy. Akurat to nie jest dobry czas, żeby mówić o rolnikach, biorąc pod uwagę te wszystkie protesty. I to jest bardzo ważne, wartość netto nie zawsze zależy tylko od nas samych, więc jak zaczniecie to liczyć, to też się może okazać, że to ile macie pieniędzy no jest zależne od wielu, wielu elementów. Prosty przykład, nie wiem gdzieś tu na biurku ledger leżał. To, ile mamy w kryptowalucie na takim portfeliku, którym teraz przed chwilą wspomniałem, no to zależy nie tylko od tego, co się zmienia na samym rynku, ale też zależy od kursu dolara. Ja jak popatrzę na swoje wszystkie inwestycje, no to nawet takie portfele, które są dosyć stabilne i tam nie ma za bardzo prawa za dużo się dziać, ale to było wyrażone w dolarze, czyli jak coś było za 5 zł, a jest za 4, no to macie naturalną odpowiedź, że nie zależy ode mnie. Tak, jakby wartość tutaj się niewiele zmieniła. Nieruchomości. Z jednej strony mamy przed oczami ten wykres wiecznie rosnących nieruchomości, no ale wystarczy, że jakaś inwestycja nam się zbuduje obok, że coś się zmieni akurat na naszym osiedlu nie w skali kraju, nie w skali miasta, ale w skali naszego regionu, gdzie mamy w tym momencie na naszym osiedlu coś wybudowane nowego, co zmienia całkowicie układ i sprawia, że to co mamy jest warte dużo więcej albo dużo mniej. Więc wartość to nie zawsze zależy od nas samych i musimy się z tym liczyć. Stopy procentowe to doskonale pokazały, jak urosło drastycznie zadłużenie wszystkich, którzy spłacają po prostu kredyty. No i to w tym przypadku jest niezależne od nas, musimy co najwyżej trzymać kciuki za ewentualne obniżki stóp procentowych, jeśli mamy dużo do spłacenia, i myśleć, jak to spłacić. I co jest ważne w tym narzędziu. No, ma nam pomagać, nic więcej. Ja wiem, że wiele osób się biczuje po prostu, że nagle wyszło na tym Excelu, że jest zdecydowanie za dużo jakiegoś zadłużenia, albo myślałem, że tego majątku jest dużo więcej, i tak dalej. Natomiast ono ma nam tylko coś pokazywać. Jest takim typowym narzędziem analitycznym do moich własnych finansów osobistych, nic więcej. Ale to jest taki drugi kalkulatorek, który możemy sobie śmiało wpiąć do naszego budżetu domowego i no, powinien nam zdecydowanie pomóc kilka rzeczy ogarnąć. 嗯。Mm. Dobra, i co my tutaj mamy? A, jeszcze bardzo ważne a propos tego, dlaczego wiele osób jest niezadowolonych ze swojej wartości netto tu i teraz, no bo gdzieś tam mamy w głowie te stereotypy, co mniej więcej powinniśmy w jakim czasie mieć, natomiast to się też trochę zmienia z biegiem lat, no bo jesteśmy pokoleniem, które już będzie coś innego dziedziczyć, jesteśmy trochę inaczej pracujący, inaczej zarabiający, no dużo rzeczy się zmienia, ale mamy w głowie pewien stereotyp i ja to ubieram w taką oś czasu wartości netto. Która często pokazuje trochę stereotypu, ale trochę takich naturalnych, sensownych rzeczy, które nam się spinają i uśredniają. Na przykład 20-30 lat trudno się spodziewać, żeby mieć wysoką wartość netto, chyba że naprawdę rodzice mają dużą hojność i właśnie nas obdarowali gigantyczną nieruchomością niezadłużoną całkowicie. My generalnie mamy mało pieniędzy, mamy dużo możliwości. Dopiero po tej 30 najczęściej pojawia się jakaś tam stabilizacja, ale z kolei tych wydatków może być bardzo dużo, też nasza wartość netto może wcale nie być tak wysoka ze względu chociażby właśnie na kredyt na samochód, jeśli taki był potrzebny, na kredyt hipoteczny, który jeszcze na początku jest dosyć duży, więc jest stabilniej, ale jest dalej dynamicznie. Dopiero taka stabilizacja z reguły w tym przedziale 40-50 się pojawia, natomiast później mamy już ten etap gdzieś tam teoretycznie planowania emerytury, chociaż mówię, to jest super duże uproszczenie, natomiast najczęściej gdzieś tam w te ramy staramy siebie czy bliskich znajomych wrzucić i to jest w finansach naturalne. Najczęściej się spotykamy z taką osią czasu. I to było drugie narzędzie. Dalej, cały czas super prosty. Mamy budżet, w którym kontrolujemy to, co wszystko przepływa, i mamy wartość netto, w której jesteśmy w stanie przeliczyć te wszystkie elementy, które gdzieś tam nagromadziły się w naszym majątku. Nic strasznego, nic wielkiego, a już daje nam ogromną wiedzę na ten temat, co my w ogóle posiadamy i jeszcze jak to przepływa. Więc to są też takie dwa elementy, które na kursie 30-dniowym bardzo mocno przerabiamy. I ważne jest to, żeby każdy sobie to sam policzył, no bo bez tego ciężko będzie w jakikolwiek sposób gdzieś tam dalej ruszyć, no bo bez tego mamy tylko teorię. O co chodzi z poduszką finansową? Z mojego punktu widzenia, ja nazwałem to w ten sposób w jednej z lekcji, że. To są takie siły i tlen potrzebne do dopłynięcia do brzegu, jeśli gdzieś z tej łódki wypadliśmy, bo to jest nic innego jak pieniądze, które są nam potrzebne na przetrwanie tego bardzo, bardzo trudnego czasu, który może nas potencjalnie spotkać. Być może nigdy nie spotka i to będzie po prostu pula pieniędzy, która będzie sobie spokojnie siedzieć na jakimś rachunku czy na obligacjach. Życzę każdemu tego. Ale w dużym uproszczeniu poduszka finansowa jest takim narzędziem, które ma nas zabezpieczyć na ekstremalny czas. Na przykład, coś mi się stało, nie mam pieniędzy, nie jestem w stanie w tym momencie generować przychodów, nie jestem w stanie zarabiać. Z reguły musimy o jakichś problemach życiowych, zdrowotnych. Zmieniam pracę albo inaczej, no muszę zmienić pracę, bo na przykład mnie wyrzucili z roboty, bo jest restrukturyzacja, nie wiem, mój dział został przeniesiony do innego kraju, koniec, muszę, muszę w tym momencie znaleźć coś nowego. Ten czas, zanim ja się finansowo poukładam, wymaga po prostu tego, żebym miał poduszkę finansową. I to ma nam o tyle ułatwić życie, że nie jesteśmy w stanie, nie, nie musimy rezygnować z naszego normalnego trybu życia, no bo pułapkę, poduszkę finansową, nie pułapkę, o pułapki nie będziemy wpadać, poduszkę finansową liczymy też dla nas indywidualnie. I akurat i w kursie i we wszystkich wykładach, które robię, bardzo mocny nacisk kładę, żeby każdy ją serio policzył dla siebie, bez takich ekstremalnych rzeczy typu, no ale jak mnie zwolnią, to przestanę jeść trzy posiłki, będę jadł tylko jeden. No, no nie jest to super opcja. Ja wiem, że w budżecie pewnie by było taniej jeść tylko duże śniadania, ale jest to dosyć nierealny. W ogóle układ i wydaje mi się, że liczenie w ten sposób poduszki jest po prostu absurdalne. Jak to się robi? Jeśli ktoś jeszcze nie zna narzędzia poduszki, robi się to w super prosty sposób konkretnie w trzech krokach czyli liczymy nasze miesięczne koszty dla gospodarstwa domowego. Czyli znowu, jak mamy płytę główną, mamy budżet domowy, to jak mamy tamto podliczone, to tak naprawdę nie muszę wymyślać, nie muszę kombinować, patrzę w budżet domowy, ile ja tych pieniędzy miesięcznie mniej więcej potrzebuję do życia. I jeśli mam już tę liczbę i jestem do niej całkowicie przekonany, że to jest sensowne, realne. To nie jest jakieś oszukane w jedną czy w drugą stronę, no bo jak policzymy miesiąc z wyjazdem zagranicznym, wakacyjnym, no to oczywiście będzie więcej, ale jak policzymy sobie miesiąc jakiegoś ekstremalnego postu czy z wakacjami kredytowymi wliczonymi nagle nie ma raty, no to to nie ma sensu. Musimy sobie to dobrze realistycznie ułożyć i wtedy dopiero mnożymy tę kwotę razy, jak to wszyscy w finansach, w podręcznikach piszą, 3, 6 albo 12, czyli kwartał, półrocze i rok, no i wtedy mamy poduszkę na kwartał, półrocze albo rok. Ale z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, żebyśmy w ogóle zaczęli coś robić, więc jak pomnożymy to razy jeden i zechcemy najpierw mieć miesięczną poduszkę, to też jest lepiej niż jak będziemy znowu sfrustrowani, porzucać to narzędzie, no bo zanim nazbieramy na sześciomiesięczną, to już krew mnie zaleje ileś miesięcy minie. Zacznijmy od tej jednomiesięcznej, zawsze lepiej jest ją mieć niż nie mieć nic. I jeśli znowu mamy budżet domowy, to jesteśmy w stanie szybko, realnie policzyć, Ile my czasu jesteśmy w stanie i, i, i pieniędzy odłożyć w danej jednostce czasu? O co mi chodzi? Jeśli potrzebuję do mojej poduszki finansowej 30 tysięcy złotych, to budżet odpowie mi na pytanie, ile jestem w stanie miesięcznie generować nadwyżek, które sobie gdzieś tam będę przesuwał w stronę tej mojej poduszki finansowej. Natomiast gdzie się utrzyma raczej się trzymają tam gdzie nie grozi ryzyko inwestycyjne, czyli to nie może być wspomniany już Bitcoin, złoto, coś z czego ciężko jest te pieniądze wyjąć, nawet jeśli wydaje się, że jest chociaż trochę bezpieczne. Ważne, żeby było serio bezpieczne. Czyli konto oszczędnościowe czy lokata, coś, no, co znamy absolutnie, wszyscy kojarzymy, ale z mojego punktu widzenia jeszcze obligacje skarbowe to jest fajne rozwiązanie, które jest w stanie zabukować nam oprocentowanie na dłuższy, dłuższy termin. Więc z mojego punktu widzenia, to jest zdecydowanie o, bramka numer trzy. Wydaje mi się w tym przypadku najrozsądniejszym y, wyborem. I tu mamy tak naprawdę już trzy narzędzia spięte, dzięki czemu zobaczcie, jak to się fajnie, sprytnie i, i prosto łączy. Y, budżet domowy już w tym momencie jest tym master narzędziem, które jest jak płyta główna w naszym komputerze, które patrzy, gdzie te pieniądze idą. I z jednej strony, dzięki temu jesteśmy w stanie też mieć podgląd na nasze narzędzia analityczne w postaci wartości netto, czyli wiemy, jak ten nasz majątek rośnie albo nie rośnie, i to też jest bardzo istotne, albo jest na przykład na minusie i musimy to sobie dobrze zbilansować. Dzięki temu to wiemy. I dzięki temu jesteśmy w stanie z budżetu transferować pieniądze do naszej poduszki finansowej albo w drugą stronę. Jeśli coś się po prostu w życiu schrzaniło i trzeba z tej poduszki skorzystać, znowu z poduszki finansowej do budżetu. I mamy już trzy narzędzia, które są naprawdę pomocne i są najprostsze możliwe. Nie ma tu żadnej wielkiej filozofii. To są te trzy podstawowe narzędzia. Ale obiecałem pięć, więc lecimy spokojnie dalej. Nie wiem, czy to powinno być narzędzie, ale z mojego punktu widzenia, to jest coś. Bez czego właściwie nie można ruszyć dalej, i w Polsce jest niesamowicie niedocenione. Już nie chciałem Was męczyć statystykami, ile Polaków, jakie pieniądze w tym momencie. Um jak w tym momencie te pieniądze jesteśmy w stanie lokować nie w bankach, a właśnie na obligacjach, bo ostatnio chyba w Rzeczpospolitej był taki artykuł, że pobiliśmy kolejny rekord na obligacjach, ale już powoli odgryzamy się właśnie bankom, że już nie kolejna lokata, w której bank tam nas naciąga, że będzie dobre oprocentowanie na trzy miesiące, ale czwartego będzie beznadziejne. Zaczynamy to rozumieć, że bank niekoniecznie musi być po naszej stronie, jeśli chodzi o jak najlepsze oprocentowanie. On też chce w tym momencie mieć z tego Fajny biznes, więc obligacje skarbowe są oczywiście tutaj takim narzędziem podstawowym do budowania bardzo, bardzo wielu rzeczy. Ale mi się podoba ten komentarz, muszę go na chwilę pokazać. Jak tu budować poduszkę, kiedy bitcoin rośnie? To prawda, to jest, to, jest, to jest właśnie ten zgrzyt, kiedy nie mamy tego poukładane, poukładanego od razu i coś z jednego koszyka wpada nam na drugi. Ja też znam takie, takie odpowiedzi, że właśnie portfel inwestycyjny tak dynamicznie się zmienia, że nigdy nie udało się zbudować sensownej poduszki finansowej, ale to ma jedno istotne niebezpieczeństwo, czyli dajmy na to, że będzie ta sytuacja, wróćmy do tego komentarza, to w ogóle jest super fajny case bo to śmiesznie, ale to jest tak naprawdę na poważnie to, co Adam tutaj wrzucił. No bo dajmy na to, że mamy tę strategię, że mamy te kasy trochę w tym bitcoinie i nawet mamy jej za dużo proporcjonalnie do tego, ile powiedzmy mieć powinniśmy, żeby było stabilnie. I nasza strategia jest taka, że bitcoin będzie rósł i fantastycznie i musimy to cisnąć, ok. Tylko jeśli teraz wydarzyło się coś, że ja nie mam pieniędzy, pieniędzy na życie i muszę rozbroić moją poduszkę finansową i nagle się okazuje, że ja mam poduszki finansowej na dwa tygodnie, bo wszystko wrzuciłem w bitcoiny. I koniec końców, no muszę coś z tych bitcoinów wyjąć, ale teraz odwróćmy proces myślenia. Tak naprawdę, przez to, że tak się wydarzyło, ja zaburzam całą swoją strategię kupowania bitcoinów, bo stracę cały ten potencjalny wzrost, jeśli w tym momencie oczywiście mam rację, dlatego, że musiałem wykorzystać pieniądze inwestycyjne na poduszkę finansową. To ten argument działa na wielu inwestorów. Bo my zawsze myślimy o tym właśnie, że poduszka finansowa to takie pieniądze, które nas denerwują, że one powinny bardziej pracować, je trzeba wrzucić gdzieś w inwestycje. Natomiast nigdy nie myślimy o tym w drugą stronę, że jak my w ogóle nie mamy poduszki finansowej, to my będziemy podbierać pieniądze w ekstremalnej sytuacji swojej własnej strategii, która może być bardzo dobra, ta inwestycyjna. Czyli będziemy z własnych portfeli demolować je po kawałku, wyciągając z nich pieniądze, bo nie mieliśmy poduszki finansowej. Ten argument bardziej przekonuje wielu inwestorów. No ale wracamy do obligacji skarbowych. Mam nadzieję, że tam wszystko jest zrozumiałe i bardzo fajnie, Adam, że to wrzuciłeś, bo to jest bardzo, bardzo fajny komentarz do tego, co tutaj nam się buduje z tego. Obligacje skarbowe, mówię oczywiście o tych detalicznych, czyli obligacje skarbowe PLT, jeszcze z monopolem skarbu państwa, czyli PKO albo ewentualnie PKSA I mamy ich kilka. Ja tu i tak nie dałem tych rodzinnych, ale dają one taką paletę, która pozwala nam bardzo elastycznie do tego podchodzić. Czyli w tym momencie oczywiście z mojego punktu widzenia najważniejsze są chyba teraz te trzyletnie, te TOSy, czyli lewy dolny róg. Dlaczego? Ponieważ widzieliście na pewno odczyt inflacji jaki jest, widzieliście i doskonale wiecie jakie są stopy procentowe i raczej jest jedno wielkie odliczanie do tego, żeby te stopy gdzieś tam oczywiście będą spadać, i już banki widzą, że to się nie spina i trzeba będzie oferty znowu lokat i konto oszczędnościowych ciąć. Natomiast te 64 na obligacjach trzyletnich. To jest chyba jedyna taka forma, gdzie ja jestem w stanie dzisiaj sobie zabukować oprocentowanie na 3 lata do przodu. Czyli, no, oczywiście, przypominam, że zawsze wkładamy po 100 zł na jedną obligację, czyli dajmy na to, ja mam teraz 20 tysięcy złotych na takie poduszce, którą chcę gdzieś tam trzymać, sobie ją uzbierałem, i ja jestem w stanie już teraz te 20 tysięcy wrzucić na te obligacje trzyletnie. Niezależnie od tego, jaka będzie inflacja, niezależnie od tego, jakie będą stopy procentowe, ja mam stałoprocentową obligację i zagwarantowane te 6,4 na 3 lata. A zakładając, że ten trend się utrzyma, ta, ta inflacja, teraz wojna cenowa, na pewno Lidla, Biedronkę, Dino i tak dalej, widzieliście, co się teraz tam dzieje. Jeśli to się wszystko utrzyma i te stopy będą spadać, no to jest duże prawdopodobieństwo, że za rok czy za półtora, zakładając, że nic innego się na tym świecie nie schrzani, Zobaczymy dużo gorszą ofertę depozytową banków, i to 6,4 będzie absolutnie nie do zrobienia. Więc to jest jeden z niewielu instrumentów, który jest w stanie mi dzisiaj zapewnić um, tak naprawdę oprocentowanie raz kliknięte na trzy lata do przodu. I obligacje w tym momencie, z mojego punktu widzenia, łączą nam się ze wszystkimi innymi narzędziami. No bo zobaczcie, poduszkę finansową na obligacjach można trzymać można bardzo elegancko, na krótszy termin, na dłuższy termin. Na jak mamy w tym momencie świadczenie 800, plus, to możemy i z tego, tak jakby to układać, czyli jesteśmy w stanie w tym momencie już sobie odkładać te pieniądze, czyli 800 zł, z tego każdego dziecka, wrzucać z powrotem na obligacje, które są jeszcze lepiej oprocentowane, ale nie zmieściły mi się na slajd. Może być to zabezpieczenie przed inflacją. Dlaczego? Bo mamy słynne EDO, czyli dziesięciolatki, które w pierwszym roku dają nam określone oprocentowanie, ale są indeksowane inflacją w latach kolejnych. To jest bardzo ważne dla tych wszystkich, którzy widzieli, jaka była inflacja i mieli wtedy obligacje wcześniej kupione. Tam rekordowy kupon wynosił chyba pod ponad 19%, więc generalnie chroniły przed inflacją, pod warunkiem, że mieliśmy je wcześniej. I zobaczcie, ile tutaj jest funkcji. Pięknie, piękny tutaj jest komentarz: dwumiesięczny syn inwestuje w ROT i już sobie chwali. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo obligacje są doskonałe do oszczędzania długoterminowego, między innymi na przyszłość dzieci, czyli do tego regularnego oszczędzania mało co wam się w ten sposób przyda. Można to oczywiście zamknąć jeszcze w IKE obligacje, ale to już oddzielny w ogóle temat. Natomiast jeśli macie dziesięcioletnią na przykład obligację, no to kurczę, i tak macie w tym momencie odroczony ten podatek o de facto dekadę. Do bezpiecznej części portfela. Niektórzy to łączą, i to jest zrozumiałe, że poduszka finansowa i ta bezpieczna część portfela jest trochę jednym i tym samym. To jest taka kontrowersyjna teza, ale z drugiej strony, jak jest nam bardzo ciężko uzbierać, bo to jest duża kwota, no to wiemy, że tu są obligacje. U mnie na przykład na wkład własny mieszkania poszła duża część obligacji. I już, no, tak jakby z czegoś trzeba było to wyjąć, lepiej było wyjąć obligacje, które ileś lat już pracowały, niż w tym momencie pozbyć się na przykład, tak jak wspomniany wcześniej, Bitcoin czy tego typu rzeczy, coś, co jest w elementem jakiejś strategii i której nie chcę teraz burzyć, no i do przechowywania większych środków. Wiele osób tego nie docenia, ale nikt nie pyta, ile macie obligacji, w sensie nikt nie pyta, ile pieniędzy chcecie w nie włożyć. I ja się śmieję, że czasami te duże wolumeny to po prostu są ludzie, którzy potrzebują przetrzymać pieniądze na czymś, między na przykład jakąś transakcją. Czyli jak ktoś, nie wiem, sprzedał mieszkanie i ma dosłownie milion złotych na koncie i coś musi z nimi zrobić, bo nowe mieszkanie dopiero będzie miał za pół roku, będzie tam dokonywał transakcji czy coś takiego. No to to jest najprostszy element, żeby. Przepuścić tam jak najwięcej pieniędzy, nie użarać się z bankami, nie zastanawiać się, nie kusi wtedy, jeśli chodzi o inwestycje. Nic głupiego z tymi pieniędzmi nie zrobimy, natomiast na obligacje można powiedzieć, że wchłoną absolutnie każdą kwotę z punktu widzenia takiego indywidualnego człowieka. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te cztery narzędzia, takie bardzo funkcjonalne w naszym życiu. Natomiast piąte narzędzie, które chyba przysporzyło najwięcej, może nie powiem, Problemów, bo to źle powiedziane chyba, ale w ostatniej edycji kursu było takim najtrudniejszym emocjonalnie elementem. No bo jakby nie patrzeć, jeśli kojarzycie już o co chodzi z czerwoną teczką, chociaż jedna z uczestniczek kursu powiedziała czarny segregator, i też używam na zmianę teraz czarnego segregatora, bardzo mi się to spodobało. To jest taki nasz plan awaryjny, czyli co się dzieje z moimi finansami w moim gospodarstwie domowym, jeśli mnie by nie było. Czy my to mamy zaplanowane, czy my nie mamy tego zaplanowanego? i wydaje się, że to jest takie super proste, no bo a pewnie mamy jakieś ubezpieczenie, pewnie mamy wpisane jakieś testamentu dużo powiedziane, bo my się testamentów boimy, ale ale generalnie pewnie mamy spisane co tam trzeba będzie zrobić, czy tam żona, mąż, rodzina jakoś sobie tam poradzą. Ale ten plan awaryjny już sam proces robienia tego planu, bardzo często nam uświadamia jak wiele rzeczy nie zrobiliśmy. Na przykład w tym roku jest okienko transferowe OFE. To mi przypomina, że wiele osób odkryje w ogóle, że ma ofę i mam nadzieję, że wiele osób odkryje, że tam jest też osoba uposażona i trzeba ją wpisać, bo na kontach instytucji, które mają nasze OFE jest wiele już kont osób zmarłych i nikt się po te pieniądze nie zgłasza i nikt nie był wpisany. Więc to są takie malutkie rzeczy, które odkrywacie robiąc swoją czerwoną teczkę. Jako takie narzędzie, ten plan awaryjny, którego obyście nigdy nie musieli użyć, ale lepiej jest po prostu go mieć. Czyli tłumacząc swoim najbliższym, pokazując, jaki jest dostęp do pieniędzy już posiadanych, inwestycji, oszczędności, długów, dokumentów, haseł, czy po prostu tworząc testament, my tworząc to wszystko, uczymy się bardzo dużo o swoich finansach i komunikujemy osobom w gospodarstwie domowym, jak to mniej więcej wygląda. I największy jest problem, jeśli chodzi o czerwoną teczkę, w sytuacji, w zasadzie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeśli mamy związek partnerski, to w obliczu prawa naszego aktualnie jest on nic nie wart. Więc możemy sobie mówić, że spędziliśmy z jakąś osobą ostatnich 20 lat życia, ale z punktu widzenia dziedziczenia i tego typu rzeczy. W zasadzie w polskie prawo nikogo to nie obchodzi, że spędziliśmy z tą osobą 20 lat życia, jeśli nie jesteśmy w sformalizowanym związku małżeńskim. Więc z perspektywy tej finansowej, w tej całej dyskusji politycznej, a to wszystko można ogarnąć, nawet jeśli można dużo ogarnąć, to większość ludzi nie ogarnia. I to jest właśnie ta rzecz, którą się odkrywa, tworząc swoją czerwoną teczkę czy czarny segregator. Chyba trzeba będzie opatentować tę nazwę, ale to jest właśnie ten element który się odkrywa, zbierając te wszystkie dane. Więc nawet jeśli koniec końców zrobicie to jakieś niepełne, nie będzie to idealnie, albo pokłócicie się z żoną, z rodziną i, i, i tak dalej, to może się okazać, że odkryjecie bardzo dużo rzeczy, które gdzieś tam macie do uzupełnienia, czyli właśnie te emerytalne, inwestycyjne, oszczędnościowe produkty, że tam trzeba wpisać osobę, z którą mają się skontaktować, jeśli coś jest nie tak, że wasze ubezpieczenie na przykład wydawało się fajne, jak agent je sprzedawał 10 lat. Temu, ale kompletnie jest nieadekwatne do Waszej dzisiejszej sytuacji finansowej i trzeba po prostu je zaktualizować, z takim agentem porozmawiać. To są takie małe rzeczy, których się uczymy w tym procesie i wydaje mi się, że ta lekcja jest ym, z jednej strony taka emocjonalnie trudna, no bo ciężko jest budować coś w oparciu o to, że jak umrę, to się przyda. No to nie jest nic fajnego, to nikt nie chce tego robić, ym, ale z drugiej strony dochodzimy do rzeczy, których bez tej koncepcji byśmy w ogóle nie ruszyli nigdy. Więc, z mojego punktu widzenia, to piąte narzędzie, którym się mocno zastanawiałem, czy je tutaj dodawać, ale jest ono bardzo, bardzo ważne w tym procesie naprawiania tych czterech poprzednich, bo powiedziałem, że w dwóch sytuacjach to jest bardzo trudne. Pierwsza to jest związek partnerski, gdzie nigdy o tym nie myślimy, i później jest problem. Natomiast druga jest taka, jak jest jeden, jedyny żywiciel rodziny i to nie jest ogarnięte, to później cała ta rodzina zostaje w okropnej sytuacji, jeśli coś by tej jednej osobie się stało. Więc zawsze od tego zaczynam te wszystkie lekcje i tu i na webinarach, na wszystkich możliwych spotkaniach, gdzie ten temat się pojawia. Jeśli jesteśmy w związku partnerskim i mamy te kwestie dziedziczenia kompletnie nieogarnięte i jeśli jesteśmy jedno głównym żywicielem rodziny, to to się taka czerwona lampka świeci, że to jest temat, który trzeba zdecydowanie za momencik ogarnąć. Także z tego punktu widzenia tych pięć narzędzi no daje wam gigantyczną podstawę do uporządkowania swoich finansów i do takiego wstępu do tego, żeby później jeszcze budować ten kapitał dalej i jak się dorzuci do tego znowu super proste rzeczy typu IKE czy IGZE po to, żeby mieć tarczę podatkową, jeśli chodzi o swoje inwestycje czy oszczędności, i PPK, jeśli możecie je mieć, czy PPE już tutaj nie zmieściłem, po to, żeby pracodawca był w stanie, mówiąc wprost, dopłacać wam gotówkę do waszych portfeli, bo matematycznie to się z punktu widzenia przyszłego emeryta broni kosmicznie. Ja, gdybym miał normalną pracę, to bym bardzo chętnie brał PPK, ale że mam własną działalność, to mam po prostu wyższy limit na X. -ę. Jest to niesamowicie solidna baza do tego naszego finansowego bezpieczeństwa, do wyjścia dalej. No a dzisiaj narzędzi takich już pojedynczych, typu o fajne konto maklerskie, o fajna giełda kryptowalutowa, czy yy, tego typu rzeczy, jest naprawdę sporo, ale to są malutkie dodatki, tak jakby. W Kupując komputer, i jak, jak wspomniałem, płyta główna, karta graficzna, dysk i tak dalej, no to te wszystkie inne małe fajerwerki to są już naprawdę takie rzeczy, bez których komputer też będzie doskonale działał. Tylko coś tam się nie będzie świecić, albo no to jest o tyle zbędne, że tak jak dzisiaj ktoś ma CD-ROM, to już jest takie wow. I co to za retro gadżet? Bez tego też już dzisiaj komputer będzie działał. Więc ja chciałem się skupić na tych głównych narzędziach, które z mojego punktu widzenia są. Hiperważne i to nie jest żaden rocket science. Tak jakby nie potrzebujecie do tego wielkich podręczników, nie potrzebujecie do tego narzędzi typu 100 najlepszych rzeczy, które muszę tam ogarnąć przed trzydziestką w finansach itd. Ogarnięcie tych pięciu jest takim czystym Pareto, czyli ustawieniem tych najważniejszych rzeczy, gdzie tutaj tylko konsekwencja jest tak naprawdę narzędziem, które będzie tu pomagać. Obiecałem sobie, że ten webinar nie będzie trwał godziny, będzie dużo, dużo krótszy, ale obawiam się, że nie dotrzymam obietnicy, chociaż myślę, że już tutaj będziemy zmierzać do końca, bo te proste narzędzia, ja, ja dlatego rozpisuję je, bo dzisiaj macie dosłownie w 40 minut. Natomiast, żeby je wszystkie opanować, z reguły trzeba trochę więcej niż usiąść i nagle w jeden dzień to ogarnąć. No nie oszukujmy się, to nie przejdzie ten numer z prostej przyczyny, jeśli usiądziemy do budżetu domowego. Em, jeśli, jeśli usiądziemy do budżetu domowego, no to tak naprawdę pewnie będzie nam on zajmował dużo więcej, bo ileś tygodni będziemy musieli układać tego typu tematy. Jeśli usiądziemy do wartości netto, może się okazać, że w ogóle to nam zajmie strasznie dużo, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego policzyć. Czerwona teczka może być o tyle emocjonalna, że w ogóle to będzie coś, co odłożymy jeszcze na kolejny, kolejny czas i w ogóle nie będziemy w stanie tego zrobić, więc stąd między innymi jest moja koncepcja, żeby roz Złożyć to w czasie i żeby dać sobie ten miesiąc na poukładanie tego wszystkiego. I to jest między innymi główna koncepcja, która stała za moim 30-dniowym kursem finansowym, który robiłem w styczniu. Może niektórzy z was byli na tej wersji beta i gdzieś tam też z tego, z, z tego przyzwyczajenia do poniedziałku o 19:30 wpadli na ten webinar, no bo, no bo wtedy też się spotykaliśmy w poniedziałku o 19:30 na żywo. Ale z tego punktu widzenia, w 30 dni rozkładając te wszystkie rzeczy na czynniki pierwsze, rozkładając sobie te prace od poniedziałku na przykład do piątku, uzupełniając coś w weekend, Jesteśmy w stanie zrobić to, czego po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić nagle tu i teraz, że usiądziemy i w ten weekend to wszystko ogarniemy. Więc z tego punktu widzenia powstał 30-dniowy kurs finansowy, który jeden miał miejsce w styczniu, drugi będzie miał miejsce w kwietniu. Trzeci, nie wiem czy jesień, czy może nawet styczeń przyszłego roku, bo nie jest łatwo przez miesiąc prowadzić zajęcia i nie jest łatwo przez miesiąc robić takie zajęcia, bo już dostaję od Was odpowiedzi, że w styczniu to było łatwo, a gdzie tu 30 dni znaleźć w kwietniu? W każdym razie, jeśli chodzi o 30-dniowy kurs finansowy, to zapisy są. Do czwartku, jeśli ktoś by chciał te wszystkie rzeczy przerabiać, bardzo indywidualnie, na zasadzie dobrać to wszystko do siebie, ze mną oczywiście, live raz w tygodniu, po to, żebyśmy sobie do oporu opowiada, odpowiadali tak naprawdę na te wszystkie pytania i żebyśmy to rozbrajali łącznie z kalkulatorami, które też Wam będę wrzucał w trakcie tego kursu i z tymi wszystkimi rzeczami, które tu powiedziałem, ale już takie dopasowane do każdej osoby, no to ten kurs rusza 1 kwietnia, w zasadzie pierwsza lekcja ruszy 1 kwietnia, wiem, że są święta, prima, prydys i wszystko naraz, więc jeśli pierwsze, lekcje z 1 kwietnia się 2 kwietnia, to się nic nie stanie, ale w każdym razie rusza on 1 kwietnia i trwa równo 30 dni. Jest on trochę bardziej dopracowany zdecydowanie niż wersja beta, więc, więc może będzie troszkę więcej fireworków. Natomiast samej pracy jest autentycznie 30 lekcji, więc codziennie dostajecie maila, codziennie jest jakaś rzecz do zrobienia. No, od Was zależy tempo, w jakim to robicie. Tu akurat nie ma problemu. Wiem, że zawsze są jakieś uparte osoby, które widzą, że jest to proces rozłożony na 30 dni, ale stwierdzą, dobra. Ale ja lubię robić kursy inaczej, czekają do 30 dnia, miałem takich parę osób w styczniu, czekają do 30 dnia i dopiero oglądają wszystko hurtem. I to też jest ok. Jak już bardzo jesteście tak uparci, żeby zrobić to po swojemu, nie ma żadnego problemu. Haczyk jest taki, że jeśli nie robicie tego wszystkiego na bieżąco, no to widzimy się na żywo w poniedziałki w trakcie tego kursu, w poniedziałki wieczorem na takiej bardzo długiej sesji QA, rekordowo chyba miała 2,5 godziny. I w trakcie tej sesji QA po prostu zadajecie pytania, jakie tylko chcecie, dotyczące tych lekcji, nie tylko. Więc jeśli odłożycie cały ten kurs o miesiąc, to po prostu nie będzie okazji spotkać się na tych live'ach, bo po prostu je przegapicie od cała, cała strata, więc z mojego punktu widzenia kurs jest do Waszej dyspozycji, zapisy do czwartku, natomiast my się widzimy na tej pierwszej lekcji 1 kwietnia, nie będzie to kolidowało oczywiście z pracą kanału, to nie jest tak, że jakoś podcast znika czy coś takiego na miesiąc, bo ja się tutaj zamykam na tych lekcjach, absolutnie nie w styczniu też trwał kurs, było ponad 200 osób i jakoś wszystkie podcasty, wszystkie, wszystkie te normalne rzeczy były puszczane cały czas, więc nic się tutaj nie stanie, a ja będę do Waszej dyspozycji w trakcie tego kursu i, i poza nim, jak najbardziej, cały czas. Będziemy przerabiać te lekcje, ale będziemy przerabiać dużo innych, mniejszych. I myślę, że jak znacie kogoś, kto był, to możecie się śmiało podpytać, jak to mniej więcej wygląda. Jest kilka niespodzianek. Są lekcje specjalne, weekendowe, rozrywkowe, gdzie można trochę więcej zainteresować się pieniędzmi. I mam nadzieję, że. Yy, może tak, nawet jeśli nie będziecie korzystać z tego typu rzeczy, i po prostu przyszliście tutaj oczywiście obejrzeć te lekcje, bo was zaciekawiło, jakie to są narzędzia, to mam nadzieję, że dacie sobie szansę, nawet i bez kursu, bez niczego po prostu, żeby rozłożyć sobie te narzędzia, o których tutaj wspomniałem rozłożyć sobie w czasie w swoim kalendarzu i spróbować je serio wdrożyć małymi kroczkami do swojego życia, bo efekty są naprawdę niesamowite. Tylko trzeba jednak spróbować dostosować to do tych swoich liczb w portfelu, dostosować to do tego swojego podejścia, przetestować, zobaczyć co wam powie budżet, co wam powie wartość netto, co wam pokaże czerwona teczka. Bo jeśli zostaniemy tylko na etapie teorii i po tym webinarze się rozejdziemy, się zobaczymy na przykład za miesiąc na następnym live'ie no to de facto nigdzie się z tym do przodu nie ruszy. Także dziękuję ślicznie za dzisiaj. Wiecie, nie będziemy przedłużać, chyba że gdzieś tam jakieś pytania jeszcze się pojawiają, ale w każdym razie bardzo się cieszę, że tak z nienacka w poniedziałek trochę osób to było spokojnie w stanie obejrzeć i mam nadzieję, że podejmiecie gdzieś tam to wyzwanie skorzystania z tych narzędzi. Bo one są na wyciągnięcie ręki w większości przypadków za darmo, tylko największy problem to jest serio usiąść i je zrobić. I między innymi dlatego całą tę metodę 30-dniowego kursu rozłożyłem na cały miesiąc, bo po prostu większość ludzi inaczej nie jest w stanie do tego podejść. Ale ja wam i tak życzę, żeby się udało, bo to są naprawdę takie game changery w naszych osobistych finansach i mam nadzieję, że podejdziecie do tego tematu na poważnie. A i my się słyszymy już. Jutro, bo jutro, wtorek. Jutro oczywiście nowy temat. W podcaście nic za darmo. Bo wszystko będzie dystrybuowane na YouTube, Spotify, Apple Podcast i wszystkich innych serwisach. Także spokojnie jesteśmy do dyspozycji i widzimy się także na kawsach w kwietniu, tak, 5, 6 kwietnia, jeśli nie pamięć nie mieli piątek sobota i już kończę dla Was bardzo, bardzo ciekawy materiał o factfulness, czyli o patrzeniu analitycznym na twarde dane. A nie na szum informacyjny, który gdzieś tam dookoła nas krąży. Także zapraszam serdecznie też do Krakowa na wykłady i mam nadzieję, że z częścią z Was spotkamy się po prostu osobiście. Dzięki serdeczne i miłego wieczoru poniedziałkowego. Mam nadzieję, że widzimy się też na kursie. Do czwartku, do północy jest wszystko dostępne. Linki macie oczywiście pod tym nagraniem. No, dzięki, dzięki i do usłyszenia kolejnym razem.